otrzymać na 7 dni, jak to wysłane zostało 4 dni. I Pan zeznając to, 6, ale mówimy o 7 dniach. Ustawa nie operuje pojęciem 6 dni. Dlatego ja bym bardzo prosił, żeby Pan jako radny tak, w ten sposób takiej wypowiedzi nie przedstawiał, bo stwierdzenie, że było 7 dni, a w rzeczywistości 7 dni nie mogło być, bo wszystkim radnym na 4 dni, no to jest nieprawda, no bo Pan jest radnym, po co Pan formułuje takie, że to, a to ważne tu, czy jest sprzeciw. Nie ma znaczenia, czy ktoś dostał, czy złożył sprzeciw, czy nie, tylko wojewoda lub sąd bada, czy było 7 dni. I nie można tak stawiać sytuacji, jak Pan to przedstawił. Można powiedzieć, Panie Profesorze? Rozumiem, to co Pan tokiem Pana myślałem, to tak. Każda sesja nadzwyczajna jest do 7 dni. Czyli wszystkie sesje nadzwyczajne byłyby niezwołane, bo nie dostarczono dokumenty w ciągu 7 dni. Chodzi. Jak Pan, ja mogę Panu zebrać informacje dotyczące zwołania sesji nadzwyczajnych przez Rady Gminy w Polsce. To chodzi tylko o to, że na tej sesji może być dyskusja i głosowanie nad uchwałami, które nie wymagają pisemnego sporządzenia projektu. To tylko o to chodzi. Tu nie ma sprzeczności. Wręcz przeciwnie. Tu żadnej sprzeczności nie ma. I w określonych sytuacjach termin ten może być skrócony do 4 dni. Ale my rozmawiając z burmistrzem, ponieważ to są daleko idące formalne błędy, znaczy prosty błąd, który spowoduje unieważnienie uchwały. Ja porozmawiałem z burmistrzem i uzyskałem informację, że nie ma aż takiej potrzeby dla pracy jego urzędu, ażeby skracać ten termin do 4-5 dni. I ustalono, iż najbliższy właśnie ten termin to będzie 3 marca. Czyli jeżeli byłaby pełna współpraca, to my byśmy się nie zwołali tutaj na sesji nadzwyczajnej i jutro, tylko 3 marca byłaby sesja zwyczajna. Ja jeszcze raz powiem, że rekomendacja kancelarii jakiejkolwiek co do ważności uchwał, które mają zapaść na określonej sesji, w określony sposób zwołanej, jeżeli jest ryzyko tego, że zagrożenie stwierdzenia nieważności uchwały wynosi 5%, to żadna kancelaria nie rekomenduje, że tak uchwały będą ważne. Ponieważ te uchwały, proszę zwrócić uwagę, mogą nie być zakwestionowane na przykład przez wojewodę w trybie nadzoru, ale mogą być zakwestionowane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny na skutek złożenia skargi przez radną, ale nie tylko, radnego, ale nie tylko. Jeżeli na przykład uchwała upoważniająca burmistrza do podpisania umowy zostanie przez Wojewódzki Sąd unieważniona, na przykład 5 miesięcy po podpisaniu tej umowy, wie Pan, jakie to są konsekwencje i finansowe, i zagrożenie niebezpieczeństwa dla gminy? I Pan na przykład byłby w stanie w tej sytuacji powiedzieć, tak, tu zagrożenie jest, że nie jest nieważne, jest 10%, ale ja rekomenduję, że zgadzam się, że ona będzie ważna. Wie Pan, jaką Pan odpowiedzialność bierze na siebie? Dlatego do sądu administracyjnego można się zgłosić do roku czasu. Do wojewody rada ma prawo w ciągu miesiąca się zgłosić o uchylenie. A do sądu administracyjnego. Jeżeli uchwała będzie unieważniona, upoważniająca burmistrza do podpisania jakiegoś kontraktu, to umowa, którą podpisał burmistrz, jest nieważna. Wie Pan, jakie to są konsekwencje? Dlatego kancelaria, jeżeli rozstrzyga w takich sytuacjach, gdzie są później nieodwracalne skutki prawne, to wypracowuje sytuację, gdzie jest nie 100% pewności, że uchwała jest ważna, ale 120%. Chyba że są istotne okoliczności, które stwarzają, że musi być podjęta ta uchwała dziś, ponieważ niepodjęcie tej uchwały jeszcze większe negatywne konsekwencje w obszarze działania gminy wywołuje. Jeżeli tego nie ma, to się na ten temat nie dyskutuje. Panie Nasycie, my już dyskutowaliśmy na temat, ale ja się proszę bardzo. My rozmawialiśmy na temat terminu dostarczenia.
Czy pan ma wyrok sądu decyzyjnego, że w terminie był dostarczony dokument i uchylił uchwałę? Bo ja nie znalazłem, czytałem tych wyroków bardzo dużo. Szanowni Państwo, to są obrady sesji, a nie polemika czy dyskusja prawna. Po prostu proszę Panie Przewodniczący o prowadzenie obrad. Dziękuję Pani Przewodnicząca za udzielenie mi w końcu głosu. Jako jedna z wnioskodawców wniosków wszystkich trzech chciałabym powiedzieć tak. W pierwszym wniosku rzeczywiście były trzy punkty, ale ja uważam, że Pani nie miała prawa sobie wybierać, które punkty wprowadza do porządku obrad, a które nie. Bo jeśli może Pani głosowanie przeprowadzać w takiej kolejności, najpierw jest... Wniosek najdalej idący, a później, jeśli on nie zostanie przegłosowany, to wnioski bliżej idące. To jest, myślę, że się nie mylę. I teraz tak, jeżeli Pan Burmistrz jako wnioskodawca dzisiejszej sesji wyrazi zgodę, to chciałabym zgłosić wniosek o wprowadzenie zmian do porządku dzisiejszych obrad. Zgodnie z ustawą wnioskodawca musi wyrazić zgodę. No ale ja bym chciał wiedzieć, jakie zmiany chodzi. Więc tak, ja proponuję wprowadzić następujące zmiany. Wycofanie w całości punktu 8 ze względu na brak możliwości prawnych do podjęcia uchwał w dniu dzisiejszym. Wszystkie uchwały. Punkt drugi. W punkcie czwartym wprowadzić podpunkt, ponieważ tam jest jedna rzecz, informacja burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym. Chcę wprowadzić podpunkt drugi, informacja przewodniczącej Rady o pracy w okresie międzysesyjnym. Natomiast w miejsce wycofanego punktu 8 wprowadzić następujący punkt. Stanowisko Rady w sprawie, podpunkt pierwszy, nieprzestrzegania przez przewodniczącą przepisów ustawy o samorządzie gminy, w szczególności artykułu 20 ustęp 1a i ustęp 5 oraz nieprzestrzegania przepisów statutu gminy Michałowo, paragraf 9, paragraf 26, paragraf 31, paragraf 40, 45 i 46 oraz braku współpracy przewodniczącej z burmistrzem w okresach międzysesyjnych. I podpunkt drugi, również wypracowanie stanowiska co do zobowiązania przewodniczącej do zwołania sesji na dzień 8 marca 2016 roku z porządkiem obrad uwzględniającym wnioski złożone przez burmistrza i grupę radnych. Oba wnioski były złożone w dniu 24 lutego 2016 roku, których otrzymanie w tym samym dniu przewodnicząca potwierdziła podpisem z jednoczesnym odwołaniem sesji zwołanej na dzień 1 marca 2016 roku. Uważam, że nie ma sensu, aby taka sesja się odbyła w dniu jutrzejszym, gdyż tak jak dzisiaj nie moglibyśmy podjąć uchwał. W takim razie, gdybyśmy nie zrobili czegoś takiego, że odwołujemy sesję jutrzejszą i zwołujemy jedną, należałoby te sesje odroczyć i musiałyby się odbyć jeszcze dwie albo trzy sesje w marcu. Nie chcemy takiej sytuacji, ponieważ wpłynie to negatywnie na budżet gminy. Oczywiście te stanowiska należałoby przyjąć przez głosowanie. Dziękuję. Jeśli będzie wola radnych, oczywiście do takiego wniosku się dziękuję. W związku z tym jest to wniosek formalny. To znaczy, że ja tylko chcę powiedzieć, że porządek ten stworzył Pan Burmistrz. To nie ja wprowadziłam te punkty, te uchwały do dzisiejszego porządku. To wszystko wnioskował Pan Burmistrz. Dlatego poprosiłam Pana Burmistrza jako wnioskodawcę o wyrażenie zgody. Dziękuję. To znaczy się ja powiem tutaj tak, że ja uważam, że po prostu wszystkie uchwały przyjęte na dzisiejszej i na jutrzejszej sesji byłyby prawomocne. I ja mam na to dowody. Jeżeli chodzi o moje sprawozdanie, to na podstawie czego Pani chce sprawozdanie przewodniczącej, nigdy to nie było. Tak, nigdy nie było, to nie sprawozdanie, tylko informacja, ponieważ Pani pełni dyżury w ratuszu, więc my byśmy też chcieli wiedzieć, jakie sprawy tutaj w tym okresie są załatwione, jakieś może Pani
ciekawe rzeczy, spotkania z mieszkańcami miała. Może mieszkańcy coś pytają, chcielibyśmy to wiedzieć. Dziękuję. Ale jeżeli mieszkańcy pytają, to proszę, że, proszę, żeby to było między nami, żeby nikomu o tym nie mówić. Tak, bo ja nie każę ujawniać tajemnic, ale skoro pani pracuje, ma dyżur, to proszę o taką informację. Dziękuję. No to mam powiedzieć, że mam co środę dyżur od 10 do 12. Przychodzą osoby. Nieraz przychodzą, a nieraz to był wniosek formalny o wprowadzenie zmian do porządku obrad i pani ma prawo przegłosować każdy punkt. Dziękuję bardzo. I ja już swoje sprawozdanie w okresie międzysesyjnym przeczytałam dzisiaj na początku. Bardzo obszernie. Tak, proszę bardzo pani. Pani przewodnicząca, na początku sesji przeczytała, że 7 radnych złożyło wniosek, a 6 odwołało ten wniosek. Czyli ja to dobrze zrozumiałem? To znaczy się, jeden wniosek jest podpisany tylko przez 6. A 2 są podpisane przez 7. Tak, znaczy, tak. Słuchajcie, żeby odwołać wniosek, to muszą podpisać się wszyscy, co podpisać, bo to jest jeden wniosek. I będzie nieważny wniosek, jeżeli... Pani radny, tak, pani radny, pierwszy wniosek był podpisany przez 7 radnych, zawierał 3 punkty. Ponieważ pani przewodnicząca nie chciała wprowadzić wszystkich 3, w związku z tym następnego dnia wpłynął następny wniosek podpisany przez tych samych 7 radnych, gdzie było 2 punkty. Ponieważ znowu był problem z wprowadzeniem, wpłynął wniosek 6 radnych o to, aby zwołać sesję nadzwyczajną. To był zupełnie inny wniosek. Czyli żadnego wniosku wniosek nie był odwołany, tak? Nie był, to znaczy się zmodyfikowany był. Pani przeczytała, że w sześciu jakby wycofany. Jeżeli wniosek się wprowadza 7 wnioskodawców, to 7 powinno wniosek wycofać. To znaczy się 7 nie wycofało. Tylko zmodyfikowany podpisała się tylko 6, grupa 6 radnych. A ja tutaj chcę dodać właśnie. Ja przepraszam, pod wnioskiem zmodyfikowanym podpisało się 7 radnych. Ja powiedziałam. Pani powiedziała 6. Nie, ja powiedziałam, 6 radnych się podpisało pod następnym wnioskiem o wprowadzenie tych 2 punktów. Ja 3 punkt wprowadziłam, dlatego że miałam tylko taką informację. I to był najdalej idący wniosek, który po prostu chciałam, jeżeli mnie odwołacie z radnej, wygasicie mi mandat, więc te punkty byłyby niepotrzebne. Ale gdybyśmy pani nie wygasili, to te punkty będą potrzebne i trzeba było wprowadzić wszystkie 3. Ale pani, pani wnioskując, jest pani pewna, że pani wnioskuje, żeby mnie odwołać. Każdy wkładając wniosek jest pewny. Także to był punkt najdalej idący i ja tak uważałam i pan wiceburmistrz nie miał mi prawa tego zabronić. Miał obowiązek wysłać porządek na sesję na piątek, 26 lutego. Pani przewodnicząca sama dopisała w porządku obrad wygaszenie mandatu, a były 2 punkty: odwołanie radnej z funkcji przewodniczącej i powołanie przewodniczącego tylko. Ten punkt 3 był jako ewentualność, czyli nie obowiązek. W związku z tym, jeśli pani uwzględnia wniosek 7 radnych. 7 radnych to nie jest większość. Powinna pani wprowadzić albo wszystko, albo nic. Dziękuję. I proszę przejść do głosowania wniosku formalnego, który zgłosiłam. Ale nie można odwołać na Radzie Radnej. Nie można nie pani wniosek odwołać, tak? No pani, proszę ustalić, proszę zapisać pani, podzielić się wniosek do odwołania radnej. Wniosek o wygaszeniu mandatu radnej, a nie odwołanie radnej. Tak, i zgadzam się z tym pani Janko. Tak było sformułowane. Tak było sformułowane. Proszę bardzo, pani przewodniczący. Szanowni państwo. Ale o co chodzi? O co chodzi pani radna? Czy mogę? Ale jeszcze jest dyskusja. Dyskusja nie została zamknięta. Czy ja mogę? Ja tak przysłuchuję się. Już debatujemy, znaczy dyskutujemy już ponad godzinę. Ja tylko mam jedno pytanie, bo ja nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałem. Skąd była ta rozbieżność 19-23? 24. Nie, pan burmistrz powiedział 19-23, nie mógł zgodzić się. Skąd ta rozbieżność, z czego to wynikało? Chodzi o zachowanie 7-dniowego terminu. Nie, pani przewodnicząca mi przyniosła zawiadomienie z datą 19 lutego z 23.
23. Tak. Ja się nie zgodziłem na zachowanie. Ja już mówiłam, ta data wynikała z tego, że ja 19 lutego 2016 roku podpisałam porządek o zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w dniu 26 2016 roku o godzinie 10 i podpisałam ten porządek, który nie został przekazany radnym. Na po prostu tak zadecydował pan wiceburmistrz. Mogę dalej? Tak. Nie wiem, tylko to pytanie do pana wiceburmistrza czy do pana burmistrza. Było tak, takie, ten fakt miał miejsce. Pan wiceburmistrz czy burmistrz o tym wiedział, że przewodnicząca podpisała w dniu 19 taki porządek? No ja osobiście tego nie widziałem. Ja tak rozmawiałem z panią przewodniczącą 23 rano. Tak, bo ja samego rana przyjechałam do urzędu. Czy to rozumiem? Podjął taką decyzję pan burmistrz nie raz. Proszę państwa, o co mi chodzi? O co mi chodzi? Bo my w tej chwili, to jest tak, że ta sytuacja, jak pan tutaj mecenas powiedział, to taka no, w sumie patowa sytuacja. Nie rozumiem dlaczego, załóżmy, że przewodnicząca nie zgodziła się wprowadzić wniosku radnych, grupy 7 radnych. Zgodziłam się, nie. Dobrze, my nie będziemy tu polemizować. Zgodziła się, nie zgodziła, wybrała część tego wniosku. Ja tylko nie rozumiem jednego. Skoro był podpisany porządek, trzeba było moim zdaniem rozesłać materiały, to sesja by się odbyła i na sesji, że tak można powiedzieć, byłaby tak kwestia niedopełnienia obowiązków podniesiona. A w tej chwili ja teraz mam też takie wątpliwości. Czy kancelaria wykonała wszystko, czy nie? Panie Przewodniczący Sejmowej Rady, ja chciałbym tutaj jednoznacznie powiedzieć, że burmistrz i urząd naprawdę starali się wszystko zrobić, aby doprowadzić do tego, aby ta sesja została zwołana. I proszę zauważyć, że 19 lutego, to był piątek, to była i ostatnie rozmowy, ostatnie ustalenia z panią przewodniczącą odbyły się tuż przed końcem naszego urzędowania. Rozmawiałem z panią przewodniczącą telefonicznie, poinformowałem, że te po prostu w takim, na swoim są też pewne standardy, w takim kształcie podpisany porządek obrad, skserowany z określeniami podpisanymi, no, nie powinien mieć miejsca, my nie powinniśmy wysyłać w takiej formie nieprofesjonalnej. Ale tutaj decydujące było to, że tego samego dnia, czyli 19, radni, wnioskodawcy, oni, żeby skonkretyzować, to ten punkt wnioskowany, dopisany przez panią przewodniczącą, jednoznacznie wycofali. Czyli nie było go. I pani przewodnicząca o tym została poinformowana. Umówiliśmy się na poniedziałek, skoro tak, to poniedziałek samego rana jeszcze raz ustalimy tu i rozwiążemy ten problem. Tak? Tak było. Ale pomijając nawet to, kto tu zawinił, pomijając nawet to, materiały na sesję przygotowane do 19 lutego nie zostały rozesłane, ponieważ powtarzam, to już był koniec pracy. A poza tym sesja, mimo że nawet porządek obrad był podpisany, ale nie był ogłoszony, także ta sesja nie mogła się odbyć. Panie burmistrzu, jest to po prostu nieprawda. Ja przyjechałam rano w piątek do urzędu i skreśliłam te dwa punkty i napisałam ten trzeci punkt. I powiedziałam panu, że innego porządku ja nie podpisuję. To jest mój porządek, który proszę wysłać. Pan sędzia powiedział, że spotkamy się przed 15, ażeby po prostu podpisać porządek przepisany ten. Cały dzień czekałam na pana telefon. Pan po prostu powiedział mi rzeczywiście, ale wie pan, o której godzinie wpłynął ten wniosek następny radny? Czy nie wie pan? To ja panu powiem. 14 po 15. Już nie było, nie było. Ale panie burmistrzu, to jakie pan miał prawo
przepiszę i żeby to wyglądało elegancko, nie było skreślane, powiedziałam panu, że ja będę do dyspozycji w każdej chwili, jak przepiszecie to, ja jestem do waszej dyspozycji. Ostatecznie umówiliśmy się na poniedziałek rano. Pani przewodnicząca dobrze o tym wie. Panie burmistrzu, umówiliśmy się na poniedziałek rano, jeżeli ja panu podkreślam po raz setny, że ja nie mogłam w poniedziałek przyjechać, bo od rana byłam u lekarza. I mam na to zaświadczenie, bo poprosiłam, jeżeli pan z panem rozmawiał, czy proszę przyczyną, zbiorne przyjmujemy. Przerwa. Pani przewodnicząca, ja jeszcze raz zadam pani pytanie, bo już o tym mówiłam. Jeśli wniosek zawiera trzy punkty, tutaj może pan mecenas się ustosunkuje do tego, czy pani przewodnicząca sobie może wybrać, który chce punkt wstawić? Ja uważam, że powinna wstawić wszystkie, o które wnioskują radni. Ale tam była... Zatem wniosek wpłynął wcześniej, tylko został zarejestrowany 15.14. Nie mógł, bo to było zarejestrowane na biurze podawczym. Proszę nie kłamać. No ale wpłynął przed 15, powiedzmy. Nie. Wniosek, ja mam czas, proszę panią. Wniosek. Poczta w piątek jest czynna do godziny 20. Można było wysłać. Ale to było na biurze podawczym. Niech pani nie kłamie tutaj. Po prostu pani bezczelnie kłamie. Ale czy ja mówię, że nie było na biurze podawczym? Było. Ale o godzinie. Zarejestrowane o 15.14. Ja mam pytanie, proszę mi odpowiedzieć, czy przewodnicząca może wybierać z wniosku to, co jej się żywnie podoba, nie uwzględniając go w całości? Do kogo pytanie? Do pana mecenasa. To znaczy, ja powiem tak. Przewodnicząca jest związana tylko wnioskiem burmistrza, który jest złożony w trybie ustawy o samorządzie gminy. Jeżeli chodzi o inne wnioski, tutaj przewodnicząca ma prawo wyboru. Ale jeżeli wpływa wniosek kwalifikowany większością 1/4 o odwołanie z funkcji przewodniczącej, to tu nie mogę się zgodzić z tym, co mówił pan radny, że w tym zakresie pani przewodnicząca jest niezwiązana tym wnioskiem, ponieważ poruszanie się w tej płaszczyźnie jest to poruszanie się w konflikcie interesów i na ten temat jest też przepis i są orzecznictwo. Nikt mi nie powie, że w takiej sytuacji nie ma konfliktu interesów. Można to zadać pytanie dla dzieci z przedszkola i powiedzą tak, tu jest konflikt interesów. No jak sama pani przewodnicząca decyduje o tym, czy ma się odwołać, czy nie. Dlatego też w mojej ocenie tutaj jest naprawdę duże pole do działania dla wiceprzewodniczącego i w takich sytuacjach konfliktowych wiceprzewodniczący powinien uzgodnić z panią przewodniczącą i przejąć inicjatywę procedowania tego wniosku. I tak to powinno się w sposób cywilizowany odbywać. Wtedy nie ma żadnego zarzutu działania w konflikcie interesów. I to tyle. Panie radco, do przewodniczącego nikt nie wystąpił, do wiceprzewodniczącego nikt nie wystąpił z takim wnioskiem. Ani przewodnicząca, ani burmistrz. Stąd ja rozumiem rolę wiceprzewodniczącego w tej kwestii, no ale wiceprzewodniczący no niestety sam w własnej inicjatywie to nie jest w stanie. Tak, powinien mieć upoważnienie przewodniczącej, no bo tak to wygląda. Dziękuję. Ja się zgadzam z tym, że tak jest. To są prawo wszystkich sytuacji nie precyzuje. I ja się tu odwołałem tylko do pana, jak gdyby wzajemnych relacji z panią przewodniczącą. Jak wiceprzewodniczący, pan podjął się funkcji wiceprzewodniczącego, to być może właśnie to jest ta właśnie sytuacja, w której musi być ta aktywność, no bo jeżeli nie, no to gdzie? No to w taką mamy sytuację. Przewodnicząca nie uwzględnia, odwołuje, spotyka się wielokrotnie z burmistrzem. Ja mnie na przykład ta sytuacja nie dziwi, bo próbuję się z tej trudnej, w tej trudnej sytuacji znaleźć jakieś rozwiązanie. I to nie jest sprawa prosta i no, wy jesteście radnymi i powinniście tej sytuacji pomóc i ją rozwiązać, bo ona sama się nie rozwiąże.
To znaczy, że panie mecena, panie radco, pan tutaj powinien powiedzieć tak czy nie. Jednoznacznie. I pana opinia po prostu powinna być. Ale pani przewodnicząca, ja jednoznacznie mówię, pani działa w konflikcie interesów. I to powiem jeden raz, dziesięć i to napiszę. Dobrze, proszę mi. Pani działa w oczywistym konflikcie interesów. I jest to zrozumiałe dla osób, które na prawie nie muszą się znać. Proszę pana, nie zgadzam się z panem, przyjmuję to, ale z panem się nie zgadzam. Proszę bardzo, pani radny. Czy działa w interesie, czy nie działa w interesie? Ale słuchajcie, ale później na sesji właśnie wnioskodawca, ale bez oszczędności, ale później wnioskodawca na sesji ma prawo ten wniosek znów zlegić i powiedzieć, że taki wniosek i wtedy głosujemy bez względu na ilość głosów i przegłosujemy, to proste. Ja tu usłyszałem słowa pana mecenasa, co do tego też miałem wątpliwości. W sytuacji, kiedy pół roku temu kwestią wygaszenia mandatu się zajmowałem i myśmy tam też podejmowali kwestię interesu prawnego. Materiały ze szkolenia, które odbyliśmy jako radni, i tutaj jest coś takiego ciekawego, ja nie wiem właśnie jak to też akurat pan mecenas wyszedł. Jak miałbym to zrozumieć. Radny nie może brać udziału w głosowaniu, w radzie sejmiku ani w komisji. Panie mecenasie, ja mogę się odwołać właśnie ad vocem słów interesu radny. I my tu mamy materiały, które zostały nam rozdane po szkolenie. W pierwszym roku naszej kadencji to jest poradnik dla radnych. Radny nie może brać udziału w głosowaniu w Radzie Sejmiku i Komisji dotyczącej interesu prawnego. Co do zasady, interes ten musi wynikać z konkretnego przepisu prawa odnoszącego się do uprawnień lub obowiązku prawnego. Zakaz udziału radnego w głosowaniu nie będzie wykonany, jeżeli radny wstrzyma się od głosu, bowiem wstrzymanie się od głosu jest jednak udziałem w głosowaniu. Naruszenie tego zakazu skutkuje nieważnością podjętej uchwały. Powszechnie przyjmuje się, że zakaz ten nie dotyczy jednak obsadzania funkcji przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady, sejmiku, przewodniczących członków komisji. Ja się z tym nie zgadzam absolutnie. Dlaczego? Nie, proszę, żeby odjaśnienie, no bo... Ja się z tym nie zgadzam. To jest jakiś komentarz i wyjaśnię dlaczego. I pan chyba to zrozumie. Z funkcją interes prawny najczęściej jest związany z interesem ekonomicznym. Funkcja przewodniczącego i wiceprzewodniczącego to jest dodatek oprócz diety, która jest, przysługuje radnemu. W związku z tym, z tą funkcją związany jest interes ekonomiczny radnej, która obejmuje funkcję przewodniczącej. W związku z tym, nie na 100%, a nie na 300%, uważam, i to 10 razy mogę podpisać, że w tym przypadku jest to konflikt interesów. Ja pytam, bo nie jestem prawnikiem i mam, prawda, materiała. Natomiast tak jak pan powiedział, to jest jakaś taka opinia, powszechnie przyjmuje się. A są również inne stwierdzenia. Ja uważam, że przez fakt, że przewodnicząca w gminie Michałowo otrzymuje dodatkowy dodatek, to jest to interes bezwzględnie finansowy, związek ekonomiczny, który wpływa na interes prawny. I to na tyle komentarzy. Zgadzam się z tym, panie radco, tylko jeżeli ja głosuję nad powołaniem przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, to tak samo głosuję na odwołanie. I to jest moje zdanie, które zasięgam też opinii. Proszę bardzo, panie radco. Ja czytałam wyrok sądu administracyjnego, w którym było jasno napisane, że interesem prawnym jest wtedy, jeśli się głosuje przy odwołaniu. Jeśli dana osoba kandyduje na stanowisko, to może głosować. Tak, czyli przy wyborze nie, a przy odwołaniu tak. Był taki wyrok sądu. Proszę bardzo, panie. Jeszcze raz. Jeżeli chodzi o powołanie, to jest inna sytuacja i może nie. Dzisiaj nie rozmawiajmy o tym, bo to tego nie dotyczy.
Na pewno przy odwołaniu jest konflikt interesów. Proszę bardzo. Odwołanie i głosowanie i cały regulamin mówi to ustawa o samorządzie. I żadne komentarze, żadne opinie nie są ważne. Ustawa wyraźnie mówi, jak przeprowadzi się głosowanie na odwołanie przewodniczącego. I koniec. I tego trzymamy się. Żadne komentarze nic nie znaczą przy głosowaniu na odwołanie. Jest to tajne głosowanie. I koniec. I jest, nie ma dyskusji. Ustawa o tym mówi. A komentarze, ile i oracji, to dwa komentarze się nie znaczą. Panie radny, nikt nie mówił na tej sali, że głosowanie nad odwołaniem czy powołaniem musi być jawnie. Przecież tego nikt nie mówi. To pan cytuje ustawę, tylko nie wiem po co. Panie radny, ja przecież nie mówię, że ktoś mówił. Ja tylko powiedziałem, że w głosowaniu tajnym. Ja tylko powiedziałem głosowanie. Panie radny, ja zadam panu pytanie. Pan uważa, że przy odwołaniu z funkcji przewodniczącej, która dostrzymuje dodatek z sprawowania funkcji przewodniczącej, jest konflikt interesów czy nie? To ja odpowiadam, pani Braco. A jeżeli pani przewodnicząca rady zrzecze się z tego gazu, jak tak powiem, to wtedy będzie konflikt interesów, czy nie będzie konflikt? Tu nie ma nic niewspólnego pobieranie pieniędzy. To nie mieszajmy pobieranie pieniędzy. Jeżeli radny zrzekł się, synko zrzekł się pobierania, to co, jakieś mam inne uprawnienia? Nie, takie same. I radna, przewodnicząca rady, to nie ona sobie wybrała gazetę. To my radni jej ustaliliśmy, że tak ma być. Tak samo i dla nas, każdego z nas, to my ustalaliśmy. Nie można mieszać teraz, że jeżeli bierze pieniądze, to jakiś konflikt pieniędzy. Nie można znać. A jest, nie powiedziałem, że jest wyraźnie głosowanie, jest w ustawie powiedziane, jakie ma być głosowanie. Koniec. Nie ma dyskusji. Im więcej komentarzy, tym tego. Trzymajmy się ustawy, i wtedy będzie wszystko w porządku. Jeżeli ktoś pokaże ustawę, że jest inaczej, ja zmienię zdanie. A jeżeli ja się tak ustawię, że jest głosowanie, to zgadzam się z panem radnym i proszę podać ten. Pani przewodnicząca, wnoszę o 5 minut przerwy przed głosowaniem nad wnioskiem formalnym pani Doroty Górak. Wnioski o przerwę mogą być traktowane jako wniosek pierwszeństwa zgodnie z ustawą. Jedną uwagę, żebyśmy radni ten wniosek otrzymali na piśmie, bo on jest tak długi, skomplikowany.